XIX-wieczny wiatrak Koźlak, który znajduje się w Licheniu, niszczeje. Obiekt jest w katastrofalnym stanie. Właściciel apeluje o wsparcie, bo sam nie jest w stanie pokryć kosztów naprawy. Na początek chodzi o zabezpieczenie konstrukcji. W Licheniu były 3 wiatraki, z tego co udało mi się ustalić. Pochodzą z połowy XIX wieku i wtedy na tym terenie działał hrabia Chwilecki, który był takim promotorem nowych rozwiązań i wdrażania takiego przemysłu na tamtym terenie. Także przypuszczam, że właśnie on był inicjatorem i właścicielem tych wiatraków. W okresie międzywojennym właśnie pan Polikarp Jagodziński był takim młynarzem, który zarządzał tam. Później schedę po nim przejął syn Zbigniew Jagodziński, który jeszcze do lat 80. prowadził produkcję w tym wiatraku, czyli mał zboże na mąkę. Tomasz Kostyra, gdy stał się właścicielem wiatraka, zabezpieczył i wyremontował obiekt, ale potem zaczął on niszczyć. Wiatraki, które posiadają walory historyczne, często stanowią atrakcję turystyczną. Tak jest w przypadku Budzisławia Kościelnego, gdzie znajduje się wiatrak Szczepan, jeden z najlepiej zachowanych tego typu obiektów w Wielkopolsce. Wiatrak pochodzi z 1858 roku. Został zbudowany w Kościanie. Fundatorem był Roman Bresiński. Do Budzisławia przybył w 1926 roku. Od tego roku już mył mąkę. Młynarzem był pan Szczepan Mrówczyński i do lat 70. wiatrak pracował. Wiatrak składa się z kilku poziomów. Wiatrak składa się z 3 poziomów. Na samym dole znajdowały się kozły, na którym opierał się cały wiatrak. Na drugim poziomie to już odbierało się gotową mąkę, a trzeci poziom, na którym teraz się znajdujemy, to jest całe serce wiatraka Koźlaka. Ale wiatrak zlokalizowany w Licheniu popada w ruinę. Tym, co stanie się z zabytkowym obiektem, zainteresował się Krzysztof Bukowski, miłośnik drewnianych wiatraków. Jak zacząłem po prostu jeździć tu po Wielkopolsce i Kujawach, po prostu zaczęły popadać w ruinę. I z okolic miejscowości, w której pochodzę, Radziejów, miejscowości Chodecz, gmina się postarała i uratowała po prostu wiatrak. Tutaj po sąsiedzku, w gminie Kruszwica, postarali się o pieniążki, dotacje i też uratowali. Ale jeżeli obiekt jest własnością prywatną, to cały ciężar po prostu zabezpieczenia tego obiektu po prostu i zadbania po prostu o ten wiatrak po prostu spoczywa na właścicielu. Aby obiekt nadal mógł funkcjonować, potrzebne są nakłady finansowe. Ja do tego podchodzę tak emocjonalnie, bardziej niż ekonomicznie. Też mój dziadek kiedyś był opiekunem właśnie takich obiektów, wiatraków. Taki obiekt zachowany przez niego stoi w Ostrowie, koło Strzelna, między Przyjezierzem a Strzelnem. Także też właśnie dzięki takim działaniom wiem, że można coś ochronić, zabezpieczyć. Każdy wiatrak jest po prostu w jakimś sensie unikatowy. Wiatrak, wiadomo, konstrukcja drewniana i tak dalej. Z roku na rok po prostu i wiatr i te różne czynniki zewnętrzne powodują po prostu, że popada w ruinę. Nie? No a tutaj dzięki temu, że po prostu nie jest jeszcze w takim agonalnym stanie, prowadzimy ten wywiad wnętrzu tego wiatraka w środku, na tej drewnianej podłodze z jakąś tam historią. Niebawem ma ruszyć zbiórka na ten cel.